Jestem, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Zaraz robimy sobie podgląd. Dzień dobry, witam w niedzielę wszystkich. Znalazłem, zobaczcie, czas i robię drugiego live'a w tym miesiącu. Dzisiaj nie będzie drugiego filmu na kanale, tak jak zazwyczaj. Dzisiaj zamiast drugiego filmu będzie live. Także ja jestem już z wami. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Poczekamy, aż tutaj ekipa podłącza. Zaraz zobaczymy, ktoś tutaj przyjdzie w ogóle. Także ja sobie ogarnę czat, żeby tutaj było wszystko łatwo do zobaczenia wszystko. Emilia, hejka. Witam serdecznie. Hajlarbast, cześć. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Sandruś jest. Cześć Sandrusia, cześć Słoneczko. Witam serdecznie. Witam was wszystkich w niedzielę. Także ja tylko po kaweczkę się schylę. Paulinka, Gosia, Madzia, Jula, Beatka, cześć, dzień dobry. Maria Purgal, witam. Agniesia jest. Sylwia, Ania, Justynka, Kinga, Ludmiła, Łucja, RR, Basia, Aga, Madzia. Witam serdecznie. Witam was bardzo serdecznie w niedzielnym live'ie. Jak już tutaj mówiłem na początku, ale ktoś z was mógł nie usłyszeć. Dzisiaj nie będzie drugiego filmu na kanale. Zamiast drugiego filmu jest live. Także nie wiem, co wybraliście. Film czy live'a? Zdecydujcie sobie sami. Iza, hej. Madzia, hej. Barbara, hej. Jula, wszystko ok, dziękuję. Kasia, cześć, serduszko. FKK, hej, Never Got No, hej, Ewa, hej, Justynka, hej, Dakul, hej, Lisek, o, w końcu trafiłam na żywo, super, bardzo się cieszę. Magdzia pisze, piękne jak zawsze, dzięki za miłe słowa, dzięki, to jest bardzo miłe, że tak piszesz, Madzia, ale ty, Madzia, zawsze, ty zawsze taka jesteś, no, szalona. Ewewart, cześć, serduszko. Ja mam zawsze bardzo dobry humor. A czemu mam mieć zły humor? Kochana. Katrzu, hejka, cześć. Witam serdecznie. Katarzyna Ludkiewicz, witam serdecznie, cześć. Ale fajnie tutaj się ludzi już zebrało. Super, fajnie. No ale przy niedzieli to się nie oszukujmy. Każdy ma więcej bądź no trochę więcej czasu niż w tygodniu, tak? No ale fajnie, fajnie, że jesteście. Beata S, hejka, Werksu, hej, ale się cieszę, że trafiłam na live'a, Werka, witam ciebie serdecznie. Ania, hej, cześć serduszko, Małgorzata Baranowska, hej, pierwszy raz na żywo, ale się cieszę, super królu wyglądasz. Dzięki, dzięki. Marlena, witam ciebie bardzo serdecznie. Justynka, super pomysł na rolki, takie śmieszne, ale też prawdziwe. Ja ci powiem szczerze, że ja mam gdzieś, co ktoś sobie o mnie myśli, ze względu na to, jak ja rolki puszczam. Rolki będę puszczał takie, jakie mi się podobają, tak? Ale jest to dość dosadny przekaz i no, dużo osobom to przypadnie w pamięci, zostanie w pamięci, no zdecydowanie. Lidia, hej, tylko ja wiem, cześć. Katarzynka, hej. Urszulka S, hej. Ania Caputo, hej serduszko. Aleksandra Górniewicz, hej, ja też pierwszy raz na żywo, super, bardzo się cieszę. Magdalena Dąbrowska, hej. Lidia Kowalska, cześć serduszko. Ela Gontarz, hej, witamy. Katarzyna Rzeszot, przez ciebie zbankrutujemy, bo co chwilę jakieś cudeńka. Ale ja zawsze mówię, kupuj kiedy potrzebujesz. Nie mówię, kupuj natychmiast, no chyba, że jest coś, co naprawdę może zniknąć, a jest takim cudem, że każdy musi go mieć w łazience. No to jest zupełnie inna rozmowa. Monika Kardacka, hej, witam, mija i w niedzieli, wzajemnie, dziękuję tobie bardzo. I za to cię kocham, że jesteś sobą, dziękuję Justynko. Agnieszka, cześć, hej. Jak tam pieseczki? A dobrze, Perełka sobie tam śpi, tutaj jest Doduś, Rokuś jest w sypialni, oni się dzisiaj tak rozmieścili. Także, Agnieszka, hej, Beatka pyta, co ja jestem taki czerwony na buzi, bo jestem na retinizacji, Słoneczko. Ja jestem na retinizacji? Odmładzam się. Sara Sochan, hejka, cześć, witam ciebie bardzo serdecznie. Magdalena, jaki tusz do rzęs polecasz? Queen Size, Vibo, Vampire Lovely, to są dobre tusze. Tusze też dobre Mama Dara, Lili Lolo, Cooler Caramel, a nie jakieś tam absurdalne śmieci dużych koncernów. Hej Kacperku, cześć Ewcia, witam serdecznie.
Anna Rachwał, cześć Kacperku. Oczyszczenie wodorowe, demakijaż, tonizacja skóry rozpuszczalna z wapazonem. Oczyszczenie wodorem, półka wtłaczana radiowo. Posłuchaj, oczyszczenie wodorowe daje efekt na chwilę. Efekt oczyszczenia twojej skóry trwa 3 dni. Ja nie wiem, czy jest sens wydawać na oczyszczenie wodorowe po 200-300 zł, żeby się jarać oczyszczoną skórą 3 dni. Warto sobie zainwestować w fajne substancje keratolityczne i oczyszczające w domu za mniejsze pieniążki i robić sobie domowe spa w domu. Co pomaga na pryszcze? Kwas salicylowy, kuracja retinolem, tripeptyd miedziowy. Ma to sens dla skóry trądzikowej tłustej? Nie, nie ma sensu. W domu można lepiej zrobić sobie pielęgnację bardziej spektakularniejszą i długoterminowszą w działaniu. Hejka, tyle wiedzy nam dajesz, I love SK. Cześć, witam, dziękuję. Gosia Perzyńska, witam, cześć, serduszko, witam. Co polecisz na grudki na czole? Kwas salicylowy na komi 3 noce po rząd w tygodniu. Nie zapomnij w dzień oczywiście o nawilżeniu i SPF-ie. Iwona Milcin, hej Kacperku, miło Cię widzieć, miłej niedzieli, pozdrawiam. Dziękuję Iwonko, kochana. Sara Bosołechan, co polecasz na wągry? Kwas salicylowy na komi, bądź kwas azelainowy z Kinimala. Emilka Bichowska, dzień dobry, o czym będziemy rozmawiać? O wszystkim. Live to u mnie, wiecie, jest dyskusja po prostu. Paulina Adamczak, to mam laser CO2 na bliznę po trądziku. Iść czy nie iść? Jaki krem po laserze? Możesz iść na ten laser. Jeżeli już masz umówiony termin, możesz iść. Po pierwszym razie ocenisz. Jeżeli ci po pierwszym razie blizny nie zminimalizują się o co najmniej 30%, odpuść i możemy pomyśleć nad dalszą walką. Jaki krem po laserze? Cisavit plus SVR. Zdecydowanie. Witam ponownie, dobrze Cię widzieć. Ponownie Joanna Pawłowska, cześć serduszko, witam serdecznie. Kacper, retinol 3 dni pod rząd, a później nawilżanie. Tak, 3 noce pod rząd, nie w dni. Nie dni, noce pod rząd, tak. Magda Wicherek, hej, cześć serduszko. Anna Magdalena, czy krem BB PS jest dobry? Nie sprawdzałem, także się nie wypowiem, nie chcę wprowadzić tutaj w błąd. Cześć Kacperku, czy zwracasz też uwagę na skład żywności w sklepach, czy tylko kosmetyków? Też zwracam uwagę na to, co jem, ale nie będę ukrywał, że od czasu do czasu zjem mięso. Niestety, muszę. Ponieważ postanowiłem pewnego dnia odstawić mięso, totalnie, definitywnie ze swojego jadłospisu. Totalnie odrzuciłem je po prostu z taką nienawiścią i mówię koniec, koniec i jeszcze raz koniec. Po tygodniu tak wyniki krwi mi się popsuły, tak okropnie się czułem. Wyniki krwi z moich wzorowych, gdzie ja jestem dawcą krwi i tak dalej, wszystko poszło w dół. Masakrycznie się czułem. No i wyszło, że przez odstawienie mięsa. I to niby też tak jest, że to jest taka faza detoksykacji tak zwana, że tak może być przez 2 miesiące, ale ja nie jadłem pół roku. Ja się cały czas okropnie czułem, coraz gorsze wyniki, raz o mało nie ozemdlałem. Także nie. Nie, od czasu do czasu teraz jak zjem, to jest okej, ale to naprawdę od czasu do czasu, ale nie porzuciłem tego całkowicie, bo po prostu nie chcę się wyniszczyć. O. A co w takim razie polecisz, jak nie oczyszczenie wodorowe? Zabieg Retix C. Głębiej oczyszcza, złuszcza i jeszcze przebudowuje, pogrubia skórę i odmładza. Ania Zawisza, hej, witam Ciebie serdecznie. Beata, witam Cię Kacper, życzę Ci miłego dnia, pozdrawiam cieplutko, miło, że znów polecasz super produkty. Dziękuję Beatko. Jaki jest najlepszy olejek do demakijażu? Nie dam Ci łatwej odpowiedzi. Polecę Ci kilka olejków i to musisz sama sobie potestować i sprawdzić, czy będą ok. Facebook Harmonii, Manufaktura Piękna Łatwo Poszło, z droższych Unique i Recibo. Co polecasz dla kobiety w ciąży, żeby zapobiec rozstępom? Masło Mango Lale. Hejka, cześć Sendruś. Co sądzisz o Jik and JoJo's? Nie polecam tych kosmetyków. Są to produkty polecane w płatnych współpracach, nie płacą mało. I jak ja zaobserwowałem sobie skład, sam syf, tak samo jak jest z PH Doktor, z tymi nuskinami, nie nuskinami, galwanikami, to jest jedna wielka bzdura i tego w ogóle nie kupujcie, także nigdy w życiu. Justynka, czy słyszałeś o tym szamponie ochładzającym kolor włosów z OnlyBio? Czy on może faktycznie ochodzić kolor włosów? Słyszałem o nim, ale nie sprawdzałem składu i nie wiem, czy on ma tam w ogóle pigmenty chłodne. Muszę sobie go sprawdzić, na spokojnie, jak znajdę chwilę. Silverdus, dziękuję za to, że Pan uświadamia i za Pana pomoc. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Angelika, hej Kacpi, cześć, serduszko, witam Ciebie bardzo serdecznie.
Magda Wicharek, co najlepiej położyć na serum z sorai z kwasem tranexamowym i arbutyną? Może to być serum z peptydami lub trehalozą i krem nawilżający, czy te składniki się pogryzą? Po pierwsze, kwas tranexamowy zeżre peptydy, bo jest to substancja keratolityczna, dlatego po kwasach się nic nie nakłada aktywnego, ponieważ kwasy wszystko strawią. Kwasy wszystkie substancje zdestabilizują, ponieważ kwas ma działać keratolitycznie, czyli usuwać martwe komórki na skórka i złuszczać skórę i ją przebudowywać. Także w tym samym czasie, w czasie rzeczywistym, tak zwanym, nie daje się substancji aktywnych. Na drugi dzień możesz sobie to śmiało stosować. Jeżeli czujesz dyskomfort, tak 40 minut po aplikacji kwasu tranexamowego, możesz po 40 minutach nałożyć krem, ale nie zdziw się, że efekty będą słabsze. Będą bardzo słabsze, ponieważ krem osłabia zdecydowanie działanie kwasów, retinolu, utrudnia jego działanie. Także jeżeli ty chcesz uzyskać spektakularniejsze efekty, kwasy stosuje się sauté. Ja wiem, że na początku jest tak dziwnie, kwasy sauté, ściąga skórę, nie ma kremu i tak dalej, ale to jest do przewiknięcia i substancje aktywne działają głębiej i lepiej. Marzena Bryła, super rady dajesz, dziękuję, dziękuję. To ja dziękuję, że jesteś. Marlena Przybylska, Kacperek, ty się odmładzasz? Przecież wyglądasz młodo. Zawsze będę się odmładzał. Nigdy nie pójdę, wiecie co, ja wam powiem tak, nigdy nie pójdę na jakiś żenujący botoks, który zniszczy mi mięśnie twarzy i później będę nagrywać na YouTubie, że cudowne kosmetyki za 5000 zł mnie odmłodziły, a tak naprawdę botoks załatwił sprawę. Ja nie zamierzam swoich widzów kitować, tak jak robi to większość. A że jestem człowiekiem dość dosadnym i bezpośrednim, ja mówię jak jest. I od tego względu można mnie lubić bądź nienawidzić. Jeżeli ktoś lubi słodkopierdzący, idealny świat i jakieś piękne tła, róże, pięknie oświetlone środowisko i pokazywanie kosmetyków, które nie są nic warte, zakłamany świat czeka. Ale u mnie nie będzie tego. Ja mogę mieć miliard teł, lampy. Mam lamp w cholerę w domu. Wszystko mam. Po co mi to? Nienawidzę takiego idealizmu. Nienawidzę po prostu. Jestem z sobą, prowadzę swój, na swój sposób ludzki kanał i tyle. Krótka piłeczka. Czy żel naturalny z białą herbatą, orchideą i witaminą E marki Bibio Cosmetics ma dobry skład? Tak, ma dobry skład. Ma dobry skład jak najbardziej. Ale mi tutaj troszeczkę zacina czat. Poczekajcie chwileczkę. Bo jestem na drugim telefonie, bo tutaj jakbym miał czytać na ekranie, to bym nie wyrabiał. Zatrzymałem się na pytaniu o Bibio. Małgorzata Kisiel, hej serduszko, witam serdecznie. Monika Kam, witam serdecznie. Werksu, najlepszy balsam ciała nawilżający na długo, masło nawilżające chrona Age Bielendem. Bezdyskusyjnie. I jeszcze dziko nawilżająca śmietanka Body Boom. Marzena Bryła, serduszko, dziękuję. Anna, hej Kacperku, co polecasz na prosaki i przebarwienia na twarzy? Film będzie w marcu. Przygotowujemy taki film. Magdalena Duda, hej kochani, jestem. Cześć serduszko, witam ciebie serdecznie. Paulina Adamczak, dziękuję, profesjonalista, dzięki. Ja wam powiem coś szczerze, czysto szczerze. Tak, jestem profesjonalistą. I jestem profesjonalistą pod wieloma względami. Nie zarówno tylko pod wiedzą merytoryczną, jeżeli chodzi o kosmetyki, o zajmowanie się skincarem, szeroko pojętym analizą składu, ale jestem również specjalistą w szanowaniu ludzi i nie wciskania im kitu. I to ostatnio mi powiedziała koleżanka. Ty jesteś, Kacpi, specjalistą nawet w szanowaniu ludzi. Coś w tym jest, prawda? Okej. Okay. Poproszę jakiś krem pod oczy z kwasem tranexamowym i ferulowym. Agnieszko, muszę poszukać. Z głowy nie znam takiego produktu. Hej, Kacperku. Co myślisz o radiofrekwencji mikroigłowej? Efekt stymulacji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego trwa tylko do czasu wygojenia skóry. Po wygojeniu skóry twoja skóra już nie jest stymulowana i żadnych efektów nie ma. Także nie uważam, żeby to było warte tego. Teraz wam powiem coś szczerze, bo kto mnie ogląda od kilku lat, to wie, że ja byłem fanem mezoterapii igłowej przecież. Mikroigłówki nienawidziłem igłową. Wszczekiwałem sobie cytokarę, cuda na wianku, nukleofile, wszystko. Jak odkryłem nowe badania naukowe, odstawiłem to w cholerę natychmiast, odstawiłem to i wszystkie cudowne efekty tego zabiegu, tych serii zabiegów, bo byłem bardzo systematycznym człowiekiem, zniknęły jak ręką odjął. Dlatego stoję na stanowisku, że warto stymulować swoją skórę codzienną pielęgnacją, codziennym dostarczaniem substancji aktywnych. I dzisiejsza technologia zmieniła się tak,
że kosmetyki penetrują do skóry właściwej, nie działają na powierzchni, nie udają efektów. Mówimy o realnie działających kosmetykach. Także technologia się zmieniła, nie trzeba iść na medycynę estetyczną, uwierzcie mi. Ale czego kosmetyki od Was wymagają? Cierpliwości, sumienności, nie zniechęcania się, nie kombinowania na własną rękę, stosowania zgodnie z harmonią i cyklem składników aktywnych, które można ze sobą łączyć, nie przedobrzać na siłę i nie używać sypiastego makijażu, jeżeli się używa realnie działającą pielęgnację. Bo jeżeli się używa sypiastego makijażu, okej, nie dziwcie się, że nie ma efektów pielęgnacji, bo ich nie będzie. Witam, jak dobrze trafiłam. Cześć Marta Majkowska, cześć serduszko. Izabela Winogrodzka. Co powiesz na temat kremu Bielenda Supreme Love z ceramidami odżywczy na noc? Wielokrotnie polecany na moim kanale. Wczoraj był filmik na kanale na temat eliksiru barierowego. Również ma cudowny skład. Jest genialny składowo, jeżeli chodzi o działanie. Także eliksir z tej serii i krem na noc są hitami kosmetycznymi. A reszta serii jeszcze nie. Jeszcze syf. Byłem w Rossmanie, sprawdzałem. Jeszcze syf. Jeszcze jest syf. Jeszcze Bielenda chyba kmini. Ale wiecie co, ja wyślę do nich zapytanie mailowe, czy oni w ogóle planują zmianę formuły. Mycie twarzy dwuetapowe również rano, czy wystarczy tylko żel? Rano wystarczy ci tylko żel. Nie ma sensu oczyszczania skóry dwuetapowo w porannej pielęgnacji, gdzie masz do zmycia tylko tak naprawdę martwe składniki aktywne, które już nie działają, zdestabilizowane, niewchłonięte, pozostałości emolientów na twarzy, bądź tłuszczy. W nocnej pielęgnacji się przykłada mocniej do oczyszczenia skóry twarzy. Okej. Okay. Bez mięsa bym umarła. Monika. Lisek, Kacperko, przez przypadek zamówiłam zamiast kremu Chrona H pod oczy to ujędrniający, rozświetlający krem z serą z peptydami dwa w jednym pod oczy i na powieki z Bielendy. Czy to też było polecane przez Ciebie? Tak, to też było polecane ze serii. Tej właśnie ujędrniające peptydy, serum do twarzy i krem pod oczy są polecane. Kremy do twarzy mają paskudny skład i mają plastik. Na grupie wrzuciłam zdjęcia swojej skóry. Problem wiotkość, może jest jakiś super preparat na to? Tak, kuracja retinolem i tripeptydem miedziowym. Pozdrawiam serdecznie, Kacper. Cześć, Natalia. Dziękuję, że jesteś, serduszko. Panie Kacprze, bardzo proszę o pomoc. Nie wiem, jak aplikować maskę Facebook Skin Harmony. Czy na oczyszczoną twarz, czy normalnie po pielęgnacji pana combo Snail Beat Hate Content Steam Cream i Eveline. Jeżeli mówisz o tych maskach takich dwuetapowych, z tych w saszetkach, to normalnie po kremie do twarzy albo jako krem do twarzy. Śmiało możesz zaaplikować. Mhm. I teraz tak. Pytania mi się znowu pomieszały. Super. A jak stosuję kwas tranek samowy, to jak mogę włączyć kwas salicylowy w pielęgnacji? Nie możesz go w ogóle włączyć. Musisz skończyć kurację kwasem tranek samowym i dopiero włączyć salicylowy. Halo, Małgorzata Dębowska. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Gosia Perzyńska, Kacper, co sądzisz o kosmetykach BioUp? Polecam ze szczerego serca. Polecam. Ja zużyłem chyba cały ich asortyment w swoim życiu. I uwielbiam kosmetyki marki BioUp. Uwielbiam. Mousse Mango jest cudowny. Także naprawdę mają mega, mega kosmetyki. Kacperek, przecież wyglądasz młodo. Proszę nagrać filmik na temat pasty do zębów oraz płynu do pukania mustnej. Kochana, w polecajkach z drogerii Rossmann, jak byłem w Rossmanie, pokazywałem polecajki z tej kategorii. Jaka ilość masełka do demakijażu powinno się użyć? Wielkość orzecha laskowego jest ok, czy to za mało? Za mało, troszeczkę więcej. Ja ci coś... telefon mi spadł, ale dobra, to zaraz się podniesie. Ilość taka, tutaj jak macie palec, dotąd. Tyle masełka do demakijażu i będzie wszystko ok, jeżeli chodzi o ilość. I teraz tak, tutaj się to pytanie zatrzymało. Hello Kacpi, cześć Gosiu. Cześć Kacperku, pozdrawiam Gosiu. Cześć Kasiu. Justynka, po jakim czasie stwierdzić, że szampon jest nieodpowiednio dobrany do skóry głowy? Nieraz używając dobrym składem szampon można zauważyć wypryski, świąt i nasilony łupież. Czy to znaczy, że szampon jest zły? Nie. Możesz być w fazie detoksykacji skóry głowy ze śmieci, które były używane w przeszłości. Tak do 2 miesięcy ocenia się skuteczność. Witam, czy cera naczynkowa może doprowadzić do trądziku różowatego? Tak. Cześć, poleć jakieś inne masło mango oprócz lale. Trochę intensywnie jak dla mnie pachnie. To ci mogę polecić balsam kawowy Majeru, jeżeli działa identycznie, a pachnie kawą. I tak subtelnie pachnie kawą. Kacperku, krem z Bielendy intensywnie odżywczy na noc z ceramidami. Z czym to łączyć? Ze wszystkim. Ze wszystkim.
Tylko nie z tripeptydem miedziowym, bo ma chelatory. Jaki lekki krem polecasz na dzień do cery naczynkowej, aby łatwo zaaplikować minerały? Bepanthen Sensiderm, śmiało. Bepanthen Sensiderm. Witam serdecznie. Cześć Tamaris, witam Ciebie bardzo serdecznie. Jakie polecisz serum mocno nawilżające z Rossmana do twarzy, kwas hialuronowy Eveline w serii Shot? Czy serum, o którym wczoraj nagrywałeś, Mija, nada się podczas kuracji izotekiem? Ja nagrywałem o Mii przedwczoraj. Ja bardziej bym Tobie polecał ten eliksir barierowy z Bielendy w trakcie izotretynoiny. Czy nici haczykowe na pozbycie się chomików w wieku 31 lat są bezpieczne, bo dużo youtuberek odradza ze względu na komplikacje i się trochę boję? Ja też odradzam. Ja też odradzam i uważam, że nie ma sensu tak głęboko ingerować właśnie w swoją skórę i robić takie rzeczy. Na ten temat będzie film. I on będzie trwał ponad 2 godziny. Także kaweczka i herbatka na wysokim szczeblu. Kasia serduszkuje, dziękuję. Jak poznać, że to retinizacja, a jak, że to naruszona bariera lipidowa? Retinizacja objawia się zaczerwienieniem, złuszczaniem skóry i podrażnieniem, a uszkodzona bariera lipidowa jeszcze... Retinizacja inaczej. Retinizacja trwa 3 dni. 72 godziny od aplikacji ostatniej dawki retinolu. A bariera lipidowa to efekt, który utrzymuje się dłużej niż 72 godziny. Jest coraz gorzej, że on nie stoi w miejscu, tylko się pogarsza cały czas. Witam serdecznie Kacperku, Katarzyna Pokorska. Witam Ciebie, słoneczko. Marzena Martyniak, cześć Kacperku, witam wszystkich serdecznie. Cześć serduszko. Kacper, jak poprawić owal twarzy? Czy masażer z mikroprądami zadziała? Nie zadziała. Jestem wrogiem masażerów. Czy retinal usunie ze skórniki? Tak, retinal jest najsilniejszym składnikiem pod kątem przeciwzapalnym, właśnie przeciwtrądzikowym. Co? A oprócz Soraya Sebio z makijaży, to co jeszcze byś polecił dla siostry z innych firm naturalnych, kosmetycznych? Podkład Anabel Minerals mineralny dla skór problematycznych jest ok. I dla skór wrażliwych. Jakie kombo na rozstępy można zastosować? Można zastosować kombo, fajne na rozstępy właśnie kombo, serum kwasowe Body Boom, które jest właśnie złuszczające i fajnie keratolityczne, i na to masło kawowe Mairu. Efekt jest cudowny. Dobra, lecimy dalej. Tutaj było. Witam, ukochany zbawco naszej zniszczonej skóry. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam, witam. Cześć, słoneczko. Hejka, dobra, czekajcie, bo tutaj znowu coś się z tymi pytaniami dzieje dzisiaj na YouTubie. Nie widzę pytań. One się zatrzymują w pewnym momencie i później ja muszę odświeżać, żeby na nowo wszystkie widzieć, co tu się dzieje. Poczekajcie chwilę. Anna Kot, hej, hej, opanuj się. Anna Kot, ona tutaj napisała, opanuj się, przestań witać się z każdym osobno. Anna, nie będziesz mi układała mojej scenografii kanału, bo ty tutaj od tego nie jesteś. Jeżeli tobie nie odpowiada ten live, możesz go opuścić. Nikt tobie nie każe tutaj być. Jeżeli tobie przeszkadza moje hej, hej, hej i tak dalej, że witam się z każdym osobna, zachęcam cię do wejścia na kanał tablic reklamowych. Tam tablice reklamowe ci tak słodko napierdzą, że po prostu będziesz szczęśliwa. Także Anno, daruj sobie takie żałosne wpisy tutaj na czacie na żywo i daruj sobie, bo one mnie nie ruszają. Jeżeli uważasz, że twoja prowokacja coś tutaj da, nie da. Nie rusza mnie to w zupełności, a jeżeli chcesz idealność na jednym hej bądź cześć, do tablic reklamowych tam. Tablice reklamowe czekają. Także tam możesz sobie iść. Nikt tutaj ciebie nie prosił, żebyś weszła na tego live'a i żebyś komentowała, co ja mówię, jak się witam z kimkolwiek. Ty nie jesteś tutaj kobietą od umoralniania ludzi. Umoralnij najpierw samą siebie. Także żegnamy Cię serdecznie i mam nadzieję, że Cię na tym czacie już nie zobaczę. Jeżeli Cię zobaczę na tym czacie, gwarantuję, dostajesz ode mnie dzisiaj shadowbana. Nie życzę sobie takich osób infantylnych i szkodliwych społecznie jak Ty na kanale. A umoralniać to umoralniaj siebie i wara po prostu z tego kanału. Żegnam Panią. Sorry za moją bezpośredniość, ale bezpośredność jest u mnie pierwszą sprawą. Ta pani jest po prostu bezczelna. Ona jest po prostu arogancka i infantylna. Skończyło się. Mam prawo się z wami witać jak chcę. Mogę tylko każdego z osobna powiedzieć hej. A jeżeli jej nie pasuje, do tablic reklamowych tam. Tablice reklamowe niech jej słodko pierdzą, Nivea, L'Oreala polecają. Niech tam się smaruje i do widzenia. Koniec, krótko, skończyłem temat. Ja powiedziałem, ja teraz nie będę odpuszczał. Ja sobie już nie pozwolę na pojazdy mojej osobie. Ja nie jestem śmieciem, ścierwem, żeby po mnie jechać jak po gównie.
i ja sobie na to nie pozwolę. I będę, mogę być najbezczelniejszym człowiekiem na YouTubie, ale będę mówił to, co myślę, bo mam do tego cholera jasna prawo. I żadna Anna Kot mi tutaj nie będzie układała życia, bo ona od tego nie jest. Jeżeli ona nie umie układać swojego życia w życiu prywatnym i ma po prostu swoje życie nieszczęśliwe, niech idzie je naprawiać, a niech mnie tutaj nie umoralnia. Bo ona od tego nie jest i ona nie jest moją matką, żeby mnie wychowywać. Także Anna Kot, do widzenia, żegnamy. A ja sobie później sprawdzę aktywność tej pani na moim kanale. Bo może to troll. Dobra, nie będziemy się panią Anią tutaj rozpowiadać, bo pani Ania już dostała ode mnie dawkę atencji. Także idziemy do pytań, nie? Ale jestem bezczelna świnia, co? Powiedzcie mi, bezczelny jestem, nie? Bezczelny, nie? Nie, no wiecie, będę siedział na YouTube i słodko pierdział, nie? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. A jeżeli ktoś lubi słodko pierdzenie, to proszę bardzo, są inne kanały, naprawdę. Ja naprawdę, mój kanał jest dawką wiedzy o prawdach, o koncernach i o dobrych składach. Jeżeli komuś nie odpowiada styl prowadzenia przeze mnie kanału, naprawdę jest miliard innych kanałów. I żadna Anna Kot mi nie będzie tutaj życia układała. Ona niech sobie tam swoje życie układa. I nie będzie mnie tutaj umoralniała, bo ona nie jest wielką dameską, której mam, będę się słuchał tutaj. Ona tak powie i ja tak mam zrobić. Przeszkadza? Do widzenia! Żegnamy! Po co tutaj przyszłaś? No, koniec, skończyłem dyskusję. Kto mnie nienawidzi, może dzisiaj odsubskrybować kanał, niech idzie do tablic reklamowych i tam L'Oreal, Nivea, Diory, Shiseido i tak dalej i spoko. Ale u mnie będzie bezpośredniość. Koniec, skończyłem dyskusję. Ja sobie już nie pozwolę wyjść na głowę. Przez tyle lat byłem jechany jak ścierwo, jak gówno przez internet, przez różnego rodzaju ludzi i ja na to pozwalałem, ale ja sobie teraz na to już nie pozwolę. Bo ja jestem też człowiekiem, też mam uczucia i mam swoje myśli. I ja sobie nie pozwolę na gnojenie mnie w internecie. A jeżeli pani Anna Kot uważała, że jest wielką gwiazdą, nie jest gwiazdeczką. Przepraszam was za rozgadanie się nie na temat live'a, ale po prostu musiałem tej pani wygarnąć. Witam wszystkich, panie Katrze, czy kosmetyki z Wederm są dobre? Uważać na mikroplastik, ponieważ tam też może występować. Sandra Asnyk, witam Kacper, cześć serduszko. Kacperku, a jaki polecasz szampon do włosów farbowanych? Herbum. Czy w porannej pielęgnacji mogę Matrixy Licerum CB3 z ziai? Nie. Nie. Z Matrixylem nie ma żadnej witaminy C. Ksarin, hej, dawno cię Ksarin nie widziałem, siema, siema. Boże, ta retinizacja aż mi podskoczyła. Retinol pędzi w mojej skórze już normalnie do krwi. O Jezu, jaki lifting mam. Anna Kot, dziękuję za przyspieszenie retinizacji. Jesteś wielka, dzięki tobie będę 10 lat młodszy w 2 dni, jak to obiecuje L'Oreal. Jesteśmy bzdury barci. Ale się dzisiaj pośmiejemy, co? Okejka. W Biedronce dwie rzeczy i się zastanawiam, jak stoją składowo dokładnie. Bielenda Botanical Clays nie polecam, Holify SPF 50 polecam. Po czym poznać, że jest się uczulonym na retinol? Reakcja alergiczna, typowa reakcja alergiczna. Wysypka, świąt, pieczenie, pokrzywka. I można zrobić sobie badania alergologiczne, czy się nie jest uczulonym na syntetyczne formy witaminy A. Jeżeli wyjdą ci uczulenia na syntetyczną formę witaminy A, nie możesz używać retinolu. Ale bakuchiol już tak. Magdalena, dzień dobry. Witam ciebie serdecznie. Czy jest jakiś dobry dezodorant w sprayu, czy tylko w kremach? W sprayu arganowe. Marta Szlosek, witajcie kochani. Witam ciebie bardzo serdecznie. Cześć, pisałam do ciebie wcześniej, jeśli chodzi o serum dla młodej cery. Poleciłeś Jobskin Progress, a zapomniałam dodać, żeby to było serum nawilżające. Jobskin Progress również nawilża. Także bez obaw. To co w takim razie polecasz na pozbycie się chomików? Regularna kuracja tripeptydem miedziowym. To jest cud, jeszcze wyższy troszeczkę od retinolu. No troszeczkę, ale tripeptyd miedziowy jest naprawdę w stanie dużo zrobić. Patrycja, możesz jakiś polecić? Jeszcze ci polecę Facebook Skin Dopamin nawilżający w Hebe, kochanie. Jakie tusze do rzęs polecasz? Małgorzata pyta. Queen Size Vibo, Madara, Lili Lolo, Cooler Caramel, Vibo, Lovely Vampire.
Dorota Janczak, Kacper, bardzo proszę o konsultację. W jaki sposób mogę wykupić? Dorotko, ja prowadzę płatne konsultacje online. Zapisy odbywają się przez maila współpraca Kacper, czyli bez polskich znaków współpraca Kacper razem, @gmail.com. Kluczowe jest to, aby w tytule maila napisać konsultacja. Bo niektórzy ludzie się dziwią, że nie dostają odpowiedzi. Maile, gdzie nie są one zaadresowane w sposób konsultacji, nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane. Także w mailu kluczowe jest napisać konsultacja. Ja sobie odświeżę pytanie. Poczekajcie 10 sekund, żeby znowu odświeżę te pytania, bo będzie tak, że nie odpowiem na wszystkie, a wiecie, że ja zawsze chcę na wszystkie odpowiadać. Powiedz mi, czy wysyp na twarzy po retinolu tu... Wiecie co? Znowu mi pytania poznikały. Jeżeli nie przeczytam kogoś pytania, proszę, żeby zadał mi je jeszcze raz, ok? Cześć Kacperku, powiedz, czy wysyp na twarzy po retinolu to uczulenie na kosmetyk, czy uszkodzona bariera lipidowa? Nie, to jest reakcja wyrzucania syfu z twojej twarzy. Retinol bezwzględnym jest oczyszczaczem i on skutecznie oczyszcza twarz. Czyli on bezlitośnie wszystko wywala po prostu na wierzch. Po to, żebyś później się cieszyła czystą, zdrową skórą. Lidia Mikuszewska, witaj Kacperku, cześć serduszko. Joanna, czy na tripeptyd miedziowy można nakładać botanic... nie, nie można onlibio na tripeptyd miedziowy, kochanie. Justynka, dokładnie, Agnieszka, żegnamy. A co na bruzdy palacza? Dziękuję. Tripeptyd miedziowy, słoneczko. Urszulko. Jaki polecisz puder w kamieniu przy zeskórnikach? Madara, Bogumiła Brzezińska, czy Eveline godne polecenia, stoją w Biedronce obok Bielendy i kupiła przez pomyłkę. Sera Eveline są ok, retinol, witamina C i peptydy. Reszta jest do utylizacji, kochana. No chyba, że mówisz o tych serach Duo Power, czyli tam dwa w jednym, że niby serum i krem. To one są wszystkie ok, ale stosuje się je jako serum, a nie jako dwa w jednym. Kacperku, gdzie na twojej nowej grupie akcja pielęgnacja można pisać odnośnie ułożenia pielęgnacji, bardziej problemów skórnych? Moja twarz dzięki tobie wyprostowałam, ale zaczęło mi się coś dziać. Tam są takie porady, a klasyczna konsultacja to się odbywa mailowo, Gosiu. Ale to miło, gdy się z nami witasz. Hej, dokładnie, Teresko, ja wiem o tym. Jak komuś nie pasuje, to wypad i proste. Kacper, czy na podrażnienia po goleniu polecasz klosze, czy polecasz, czy nie? Klosz i polecam. Justynka, brawa, Kacperku, cudownie cię słyszeć na żywo. Dziękuję, Martuś, witam. Ewe, brawo, witaj, Kacperku, w zupełności masz rację. Brawo, Kacperku. Ale nie ma tutaj co mi bić braw. Ja mówię bezpośrednio, co się nie pasowało, to po prostu przyszła nabrudzić mi jakieś bzdury, naklepane po chińsku napisać. No, przestańcie. Lisek, jeszcze mam pytanko, czy w wieku 25 lat mogę już zacząć używać polecanego przez ciebie? Śmiało! Lisek, kochany Lisku, czy ty, niezależnie czy ty jesteś kobietą czy mężczyzną, ja retinolu używam od 18 roku życia. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Naprawdę. Jakże zamawiaj, bez zastanowienia. Oczywiście, pozdrawiam, brawo Kacper, zgadza się, kochany, brawo, już miałam pisać, że słuchajcie, nie chcę to ma robić, wypad, dobrze mówisz, tak trzymaj. Kacperku, bardzo cię proszę o SPF 30, ektoinowy eliksir i sany. Ektoin Emulsion, SPF 30 w Rossmanie jest dostępny. Panie Kacperze, chciałabym wspierać polskie marki, zwłaszcza te małe, rodzinne manufaktury. Ostatnio trafiłam na DLA kosmetyki. Nie wszystkie są w porządku. Nie wszystkie są w porządku, także unikać. Tam mikroplastik jest TEA, MEA, DEA, także no tam jest trochę ciekawie. Sandruś, dziękuję za wspieranie kanału, kochana jesteś. Dzięki, że wykupiłaś wspieranie kanału, jesteś kochana, Sandruś. Mua, buziaczek, serduszko. Kacper, twój kanał, twoja sprawa, granice. Masz rację, Kacper, brawo. Ja chciałam bardzo podziękować, że pan się z nami wita, że pan każdego z nas traktuje osobno. Rzadko się spotyka takich ludzi. Tak! Bo ja witam każdego osobno, bo do każdego mam szacunek. Nie jestem tablicą reklamową, że tylko kasa, Nivea, przelew, Nivea, L'Oreal, Nivea, to przelew. I ja później patrzę w sekcję komentarzy, a tam na 700 komentarzy influencerka odpisała na 3. Nie ma czasu, bo co, bo musi nagrywać filmy sponsorowane, żeby znowu się hajsy na koncie zgadzały. Bezszczelność i chamstwo. I takie osoby nie zasługują nawet na jednego subskrybenta. Brawo, Kacpi. Ogólnie to właśnie pomyślałam, że super miło, że się tak ze wszystkimi witasz. I tak będę robił. Od zawsze się tak witałem i to się nie ulegnie żadnej zmianie. Czy warto włączyć do kombo naczynkowego olejek z kocanki? Nie. Nie mieszać ich razem. Nie mieszać, słoneczko. Za tą twoją bezczelność się kochamy. Dzięki.
Kiedy film o kosmetykach Health Labs Care? Na temat Health Labs Care się wypowiadałem, że nie polecam ich kosmetyków, ale suplementy mają cudowne. Suplementy mają najlepsze na świecie? Najlepsze w Polsce? Nie, najlepsze na świecie, co ja bredzę. Kacpi, nie breć, najlepsze na świecie. Najlepsze na świecie mają suplementy. Działają tak, jak oni piszą i nawet szybciej niż oni piszą. Jak oni coś piszą, że 30 dni, to jest tydzień. Także no, naprawdę robota, ale kosmetyki spierniczyli strasznie. Także kosmetyków nie polecam, bo to jest masakra wielka i bym kijem ich nie tknął. Hej Kacperku, który krem polecasz dla skóry 45+, od Kloshi? Fitopeptydowy czy ceramidowy? Fitopeptydowy. Polecisz proszę coś Kacpi na przebarwienia na skórze wrażliwej naczynkowej? Kochana, kwas tranexamowy Mi Plus Rossmana, ale filmik o przebarwieniach wjeżdża na dzielnicę niedługo. Na bakuchiol możesz być uczulona, bo bakuchiol jest pozyskiwany z lucerny bądź stewii, więc musisz być uczulona albo na stewię, albo na lucernę. Kochany, czy po zastosowaniu komba Revox i Bielenda może być uczucie ściągnięcia skóry? Tak, ale po Bielendzie nakładasz krem. Nie zostawiasz tego sotę na twarzy, bo to wyparuje, odparuje, ucieknie i odwodni. Po tym kładziesz krem, tak? Mam nadzieję, że tak robisz. FKK, tłumacz mi się tutaj, krem nakładasz? Zaraz sprawdzimy. Kacperku, czy kwas tranexamowy żre trochę ze skórniki podskórne? W 5%. Tak znikomo. Po twojej sugestii używania retinolu, moja pielęgnacja 40+, to retinal, mikrozaszczyk uzdrowisko. Pozostałe dni to 2 dni serum Otevelain z peptydami 7-8, na to lotion od Bentona. Lotion Bentona traktujecie jako emulsję przed kremem. Lotion Bentona nie jest kremem. Ta emulsja Bentona nie jest kremem. Także nie stosujcie jej jako krem. I znowu mi się pytania... A nie są. Jaki olejek hydrofilowy do demakijażu poleciłbyś do skóry skłonnej do niedoskonałości, ale jednocześnie też skłonnej do przesuszeń? Facebone Skin Harmony. Czy można prosić film o kosmetykami do układania włosów? Jak mi włosy odrosną? Bo zaczynają po przyszczepie odrastać. Także... Trzeba na to po prostu poczekać. Jak mi włosy odrosną, to... Edyta Sowa, witamy, wsparcie kanału. Cześć, dziękuję ci bardzo, Edytko, za wspieranie kanału. Beatka wspiera twój kanał. Dziękuję, Beatko, ze szczerego serca. Bardzo ci dziękuję za wspieranie kanału. Naprawdę to jest dla mnie coś miłego. Naprawdę bardzo dziękuję. Zrobiliście mi Sandra, Edyta, Beata, zrobiliście mi dzień. Także jesteście przekochani. I teraz okej, lecimy z tymi pytaniami dalej. Czy serum Mia, które polecałeś wczoraj, nada się do skóry podczas izoteku? Nada się. Czy kiedy filmik o kosmetykach, to już odpowiedziałem. Kacper powraca z live'em. Tak, SDX. Używam Retinol Bandage. Czy muszę dodatkowo oczyszczać twarz peelingami i maseczkami? Nie. Peelingów żadnych się nie używa przy kuracji retinolem, ponieważ retinol sam złuszcza. Ale jestem czerwony w tej kamerze, Boże. Ale dzisiaj mam dzień retinizacji, także musicie mi wybaczyć. Dzisiaj ja się retinizuję. A jaki SPF 50 polecasz na peptyd miedziowy z dermika? Dermiki SPF 50 w takim granatowym opakowaniu z pompką jest fajny SPF. Napisz do mnie po live, ja ci Angelika go podlinkuję. Renata Grajdek. To nie jest, kochana, pełny skład i pełny skład tego produktu ci nie wejdzie tutaj w czacie na żywo. Podlinkuj mi go w komentarzu, ok? Po live, to ja sprawdzę. Kacperku, jakie kosmetyki mogę kupić 11-latce, żeby były delikatne? Nie ma jeszcze problemów skórnych, ale chcę, żeby skóra zaczęła być pielęgnowana. Możesz śmiało jej kupić serum nawilżające Facebone Skin Dopamin i krem nawilżający Cicavit Plus SVR. Śmiało. Jaki polecasz szampon do włosów farbowanych? Herbum. Sylwii N, dzień dobry. Dziękuję, dzień dobry. Kacper, wypadają mi włosy, co na to polecasz? SDX, ostatnia wcierka, przedwczoraj pokazywana na kanale. Dezodorant arganowy, możesz powiedzieć z jakiej marki? Arganowe. Po prostu przez V. Argano VE. Co sądzisz o całej serii Kozie Mleko? Jeszcze śmieci, tylko krem 2, balsam do ciała i SPF 15 ma okej skład. Czy serum Mia? Tak, już odpowiadałem, że tak. Hejka, dlaczego nie polecasz kosmetyków PH Doktor? Po pierwsze, płatne współprace, które są bardzo żałosne i żenujące, a po drugie, składy są okropne i tylko może 2-3 produkty tam są okej. Kacper, czy na pewno polecasz na podrażnienia po goleniu serum Kloshi? Tak, polecam. Co na przebarwienia po gorąkowcu? Kwas tranexamowy. A kiedy minęło od zaleczenia gronkowca, Aniu? Czy po laserze zamykającym naczynka jest normalne opuchnięcie i pęcherzyki z wodą? Tak, mogą się pojawić. Witaj Kacperku, jesteś super. Dzięki Kaja.
Ja tylko posłucham, bo nie mam pytań, Sandra. Czy znasz jakieś perfumy do samochodu, pomieszczeń, pościeli z dobrym składem? Giełki ja używam właśnie z Majeru do samochodu. Oj, nie taka osoba do jakichkolwiek uwag. Infantylizm pożegnajmy. Dokładnie, Madziu Blikiewicz. Czy ampułkę łagodzącą z lap można połączyć z serum Eveline Collagen 7%? Tak, można. I domknij kremem Coconut Milk. A jakie retinol Kacper polecasz? Neutrea, Eveline Shot 02, Linia retinoidy nowej generacji. Także to są hity kosmetyczne. Simply Nature by Kloshi. Cześć mistrzu, który podkład przykryje przebarwienia, ale nie zrobi efekt maski. Z dzisiejszego filmu. Czy tam półka z Linia z retinolem udowodniony może być stosowana skóry trądzikowej pomiędzy zabiegami z retinolem u kosmetologa? Tak, ale tydzień przed zabiegiem odstawiasz. Czy ten krem pod oczy stołpy można stosować w młodym wieku? Patrycja Dąbrowska? Śmiało. Cześć Kacper, jesteś super, że zrobiłeś live'a. Uwielbiam. Cześć Elżbieta, cześć serduszko. A co byś Kacper polecił na rozstępy? Serum kwasowe Body Boom i balsam kawowy Mairo. Hej Kacper, od kilkunastu lat używam koreańskich kremów BB. Wszystkie mają śmieci, tylko Łamisa ma dobry skład. Łamisa BB ma bardzo dobry skład z koreańskich. Vedara Medical, nie znam Julia K. tej serii, sprawdzę ją, wezmę ją pod lupę. Czy można serum z witaminą C łączyć z kremem Bilenda Chrona H? Można. Kacperku, mógłbyś polecić krem SPF lub BB SPF 50, który nie będzie spływał przy 40-stopniowych upałach? Łamisa SPF 50 BB Cream. Ponawiam pytania, jaki peeling do cery suchej ciała byś polecił? Body Boom kokosowy. A na łupież taki pyłek, szampon antylis przeciwłupieżowy. Czy kremy Pure Heels Almaka? Nie. To są śmieci testowane na zwierzętach, mają paskudne składy. Jaką dawkę retinolu wziąć po złożytym 0,2? 0,3. Dziękuję Ci Kacper, pianki, Facebook i tacy polecasz się sprawdziły i mam miękką skórę. Bardzo się cieszę. Jakim kremem dla cery suchej ziai polecasz? Kozie mleko 2. Witam Pana serdecznie. Proszę o polecenie dobrego kremu do cery suchej 45+. Bilenda Chrona H. Co sądzisz o całej serii kozie mleko? Odpowiedziałem, tylko balsam do ciała jest ok, SPF 15 i krem 2. Co sądzisz o kosmetykach marki Ava? Też może to być mikroplastik, alkohol, kilka produktów jest ok. Sprawdzałem tą nową serię Ava w Hebe, te peptydy odmładzające, wypełnianie, coś tam, mikroplastiki nie polecam. To upa serum olejkowe bananowe, cudowne. Polecam. Czy mogę mieszać parę serum tej samej marki? Możesz, ale nie ze składnikami wchodzącymi w interakcję, tak? Czyli sugeruj się bardziej moimi kombami, kochana SDX. Bergamo już wiem, że nie warte, dokładnie. Kiedy filmik o kolorówce? No wjechał dzisiaj podkład, zaczynam z serią kolorową już filmy. Pozamawiałem wiele kolorówki, z Madary pozamawiałem kolorówkę, Łamisy kolorówkę pozamawiałem. Dużo kosmetyków pozamawiałem w różnych cenach, czyli będzie wysokopółkowy makijaż, tańszy makijaż, a wysokopółkowy makijaż z tego względu, że jeżeli ktoś jest wpatrzony w Estée Lauder, w Diory i te śmieci, no to będzie miał tańsze, bezpieczniejsze alternatywy po prostu, tak? Co na wzrastające włoski po goleniu na nogach? Kwas salicylowy na komi. A co z kosmetykami Isany do pielęgnacji włosów? Uważaj na benzofenon. Czytałeś już mój komentarz, że wyprzedał się puder jedwabny? OMG, puder jedwabny się wyprzedał? No, to znowu pół roku nie będzie. Czy emulsja ze śluzem ślimaka kozerek jest warta używania? Nie ma. Poliakrylan sodu, sodium poliakrylatę, mikroplastik. Pozdrawiam, Andrzej Gołyński. Ja również pozdrawiam. Lisek, dziękuję Ci bardzo za wspieranie kanału i Agusia99. Kolejni wspierający dołączyli do nasz kanał. Bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, ja nie liczyłem na to, ale dzisiaj to jest jakiś boom ze wspieraniem kanału. Bardzo Wam dziękuję, moje skarby kochane. Agusia, Lisek, dziękuję. Jesteście... No, wszyscy jesteście zajebiści, o tym pamiętajcie. Nikt ani nic z tego nie zmieni, że na Anna Kot tutaj nie będzie nam dygresować, nie? Dobra, jedziemy dalej. Czy można raz na tydzień oczyścić skórę urządzeniem Foreo, jeśli robię retinol? Nie, w żadnym wypadku. Co z kosmetykami? A to odpowiedziałem. Polecasz jakiś olejek do mocno zniszczonych paznokci? Polecam olejek do paznokci Majeru. Uwielbiam, najlepszy. Co sądzisz o kremach marki Nux? Nux to są syfy testowane na zwierzętach, Jagoda. Kacper, dziękuję za wszystko. Jessica, buziaczek. Co używasz do golenia? Ja golę twarz tym, czym myję twarz. Czyli żelem myjącym. Nie używam żadnych produktów do golenia. Jak mogę zużyć zapasy olejków z pestek róży i kocanki? Do masażu ciała, do wody, do wanny, tylko ostrożnie i mało, żeby się nie poślizgnąć i ząbków sobie nie wybić. Do olejowania włosów na 2 godziny przed myciem. Śmiało! Czy hydrolaty arganowe mają dobre składy? Cudowne. Jeżeli moja skóra źle reaguje na retinol, to czy retinal 0,3 ze skin tratak? Retinal jest znacznie delikatniejszy, także jak najbardziej tak. Jakich składników aktywnych ze sobą nie łączyć? Kwasu askorbinowego z niacynamidem, tripeptydu miedziowego z retinolem, z witaminą C.
retinolu z kwasami. O interakcjach jest w filmiku mnie na kanale. Czy retinol i witamina A z firmy Awa polecasz? Elisko, nie polecam. Jaka jest najlepsza farba do włosów naturalna? Herba Tint. Od gronkowca minęły 4 miesiące, a przecież brałam leki. Już możesz kwas tranexamowy. Magda, hej, witam. Czy można stosować na twarz przed kremem piankę z depantenolem? Ziaj, śmiało. Kacperku, założyłam specjalnie Facebooka, żeby dołączyć do grupy, a ty odrzuciłeś. Ja nie odrzucam, Eluś, tam mam też moderatorów, także jeżeli było brak odpowiedzi na pytania, bo przed przyjęciem do grupy tam są pytania o dołączenie do grupy, jeżeli nikt nie odpowie na te pytanie, nie jest przyjmowany do grupy. Także naciśnij jeszcze raz dołącz, tam się, Eluś, pojawią pytania, kochana, i śmiało odpowiedz tylko na nie i przejdę. Spokojnie. Albo napisz do mnie wiadomości prywatnej, że ty to ty. Ja to już ręcznie tutaj dziewczynom powiem. Moje kochane dziewczynki są na dyżurze, Madzia i Sandruś i druga Madzia. Także one tutaj już będą wiedziały, żeby ciebie nie odrzucić. Tak? Madzia, Sandruś, tak? Kacperku, gdzie będzie można kupić twoje kosmetyki? Na początku online, a później będą w Rossmanie. Dzięki za polecenie z maski Arkana, świetna. Co najlepiej nałożyć po masce? Tripeptyd miedziowy. Zapomniałam dopisać, że na Lotion od Bentona wklepuje Sylweko, a to dobrze. Sandra, to dobrze. Czy Ordinary mają dobre składy? Ordinary testuje na zwierzętach. Jest częścią Estée Lauder, jak właściciel zmarł, przejął to koncern Estée Lauder, pogorszyli składy i testują na zwierzętach. Także nie. Kacper, po twoich filmach i ostatnich poleceniach, odpowiedziach, których mi udzieliłeś, moja kosmetyczka się tak wzbogaciła, że nie mogę się doczekać pierwszych efektów. Zuzanna Stankiewicz, bardzo się cieszę, słoneczko. Jaki krem do skóry polecasz? Suchej, polecasz ziaj, masło kakaowe. Ten klasyczny, bo ten Q10 kakaowy to jest syf. Chcemy częściej live'y. Jak będę miał czas, obiecuję, że będę częściej. Cześć, chyba się spóźniłam. Basiu, jeszcze się nie spóźniłaś, ale zaraz będę kończył live'a. Cześć, Kacper, serdeczna prośba, jaki polecasz kolagen do picia? W kapsułkach kolagenu nie polecam, bo kwasy żołądkowego niszczą i się nie przyswaja. Płynny Noble Health z Rossmana, ale polecam go dodawać do soku, czy do jogurtu, czy do czegoś, bo trochę rybką zalatuje. A taki smakowity to Health Labs Glow Me. Czy balsamy mogą wyszczuplać? Bzdura, nie ma takiej możliwości. Co sądzisz o wypełnianiu zmarszczek czoła kwasem hialuronowym? I tak, i nie. Ponieważ skutki uboczne wypełnienia kwasem hialuronowym zdecydowanie też mogą być tragiczne, na przykład martwica skóry. Jeszcze mam kaszel, bo jeszcze resztki po chorobie mi zostały. Moja córka ma 17 lat, chce używać retinol. Czy to nie za wcześnie? Nie, to nie jest za wcześnie, zdecydowanie, Marta. Jaki retinol zastosować jako pierwszy? Simply Nature by Kloshi. Popękane naczynka na nogach, szansa, że znikną, czy tylko gabinet? Znikną przy odpowiedniej pielęgnacji. Jaki produkt dokładnie z kwasem tranexamowym? Mie Plus w Rossmanie. Mie Plus. Pisze się Mie Plus. Kiedy premiera twoich kosmetyków? Na początku wiosny. Kończymy badania ostatnich produktów, bo już nie, większość mamy przebadanych, już jest zgłoszenie do produkcji, ale jeszcze was chcemy zaskoczyć czymś. Dzień dobry. Jaki retinol po 50 roku życia? Na początek Simply Nature by Kloshi. Co myślisz o kosmetykach Bibio? Uważaj na alkohol, mikroplastiki, bo też występują tam w produktach. Kremy Slavia? Nie. Slavia jest przereklamowana, płatne współprace, żenujące współprace. Nie chce mi się w ogóle słuchać. Jak widzę gdzieś w tytułach Slavia, to mi się po prostu nie chce w to klikać. Składy kosmetyków Slavii są porównywalne do kosmetyków za 15-20 zł. Przereklamowanych w ich chwyt marketingowy. A jeżeli ktoś wam dosadnie je regularnie pokazuje we filmach, czyli na przykład 3-4 filmy, to za każdy film jest płacone. Bierzcie to pod uwagę. Co myślisz o ziaji siemielniane? Sprawdzałem składy kilku kremów i jest mikroplastik. Także no, sprawdzę całą serię, żeby być bardziej obiektywnym, ale sprawdziłem kilka produktów i widziałem poliakrylan sodu. Hejka, Kacpi, superowo wyglądasz, buziaki. Monika, dziękuję, Podlejska, ale nie wyglądam cudownie, bo jestem na retinizacji. Jestem cały czerwony, nasmarowany cicavitem, nasmarowany moim tripeptydem miedziowym i się gaszę, po prostu gaszę się. Ale tutaj była taka pani Ania, która mi ciśnienie troszeczkę podniosła, więc retinizację mi przyspieszyła. Może kontrowersyjne pytanie, ale może wiesz, dlaczego trycholodzy na IG polecają śmieciowe produkty? Bo mają płacone. Agusia 99, a jaki tonik do skóry suchej? Dodam, że 3 razy w tygodniu używam ziaja antyoksydacja. Przecież ziaja antyoksydacja, Agusia, możesz stosować codziennie, on nie ma kwasów. Ziaja liście manuka i CB3 kwasowy ma kwasy i się stosuje je 3 razy w tygodniu. Ale antyoksydacja śmiało codziennie, a jeżeli poszukujesz lepszego toniku, pionki Ankyul Essence Toner. Naprawdę, Agusia, polecam.
Mam pytanko, co sądzisz o Yasumi, syf. Syf testowany na zwierzętach, dziękuję. A co polecisz na skórę bardzo wrażliwą po sezonie zimowych do pielęgnacji wysuszonej skóry rąk i ciała? Polecam ci balsam kawowy Majeru. Ale te pytania mi się tną. Boże kochane, co tu się dzisiaj dzieje? Ja nie widzę tych pytań regularnie. Poczekajcie chwileczkę. Bo warto wspierać twój kanał, jesteś najlepszy, dziękuję. Jakiego składniku nie powinno być w kremie do twarzy? Alkoholu, mikroplastiku, winylu, BHT, BHA, trietanolaminy, MEAD. Co myślisz o urządzeniu New Skin Galvanic? Syf nie z tej ziemi, który nie robi nic, nie jest skuteczny, rozciąga, naciąga skórę, a konsultantki polecające ten syf nie ponoszą później jakichkolwiek odpowiedzialności z tu. Hydrolaty arganowe mają dobry skład, a puder perłowy z biochemii będę sprawdzał, kochana. Czy na delikatne przebarwienia również kwastrenek samowy? Uważam, że azelainowy będzie lepszy na delikatniejsze przebarwienia. Jesteś nieoceniony, dziękuję za odpowiedź moją i każdą inną szacą. Dziękuję, Joasiu. Bo ja myślałam o użyciu Hello Good Stuff. 1 i 2 i nie wiem czy... Można! SDX możesz! Śmiało, 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 śmiało możesz. Tak, tak, tak. Ty dla nas robisz super robotę. Dziękuję, Agusia. Dziękuję za poświęcenie nam czasu, szanuję to bardzo. Dziękuję, Agoja Koziak. Kochana, witam, wiecznie wyglądam jak renifer, nie czerwony, błagam polecić dla 50 tylko na karku problem był złoż. Ziaja Med Massive w składzie, Cicavit plus SVR, Bepanten, Sensiderm, Emolium Cica, krem naprawczy, do tego serum z tripeptydem miedziowym, Dermica Peptides i serum Lac Biom. Pozbędziesz się zaczerwienień. Kochana, mojej mamie 65 plus, bardzo łuszczy się skóra ciała, jaki balsam mógł pan polecić? Isana Med z mocznikiem, kochana. A jakie zabiegi na twarz i ciała są godne uwagi? Justynka będzie o tym film. Dobra. Skarbeczki, posłuchajcie, jest bardzo ważny komunikat. Bardzo ważny komunikat mam dla was. Bardzo was serdecznie przepraszam. Będę musiał kończyć tego live'a, bo widzę, że mam 2% baterii w telefonie. Zaraz mi telefon padnie, live się zatrzyma, będzie cały czas pisało, że się prowadzi tego live'a i później mi to przerwie i będę ze supportem Google'a musiał walczyć kilka godzin. Także słuchajcie. Proszę was o jedno, skopiujcie swoje pytania i zadajcie mi je w komentarzu pod live'em. Na wszystkie jak zwykle poodpowiadam. Na wszystkie jak zwykle wam poodpowiadam. Tylko w komentarzu. Proszę was w komentarzu pod tym live'em, on zaraz będzie zapisany, za chwilę będzie na kanale. Także śmiało od razu zadawajcie mi te pytania pod komentarzami, ja będę wam odpowiadał, ok? Przepraszam was bardzo, ale po prostu... No tak wyszło, ale śmiało zapytajcie mnie w komentarzach po tym live'ie, bo ten live za chwilę będzie, także możecie w komentarzach śmiało się mnie zapytać. Kochane skarbeczki, dziękuję wam serdecznie za obecność i ewentualne moje przeprosiny ze względu na bezczelność, jaką tutaj okazałem. Aczkolwiek ja powiedziałem, ja już nie pozwolę siebie gnoić, nie pozwolę siebie szmacić, nie pozwolę siebie deptać i będę po prostu jechał po bandzie. Ja sobie już nie pozwolę. Skończyło się. Także mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Bardzo was serdecznie przepraszam za ewentualną moją bezczelność. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego popołudnia, miłego dnia, żebyście go miło spędzili. Kocham was bardzo mocno. Sylwii, krem z wąkrotką azjatycką Lab w Rossmanie. Także śmiało w razie pytań pod tym live'em w komentarzu niżej, śmiało możecie mnie za chwilę zapytać o wszystko, na co nie odpowiedziałem. Także dziękuję. Buziaki wielkie, kocham was bardzo i do zobaczenia. Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię live'a jeszcze dla was. Także sobie pogadamy. Buziaki wielkie, kocham was bardzo. Pa.